2 marca w Policach odbyła się konwencja Koalicji Obywatelskiej, podczas której zaprezentowano kandydatów do Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej w Policach. W briefingu udział wzięli szczecińscy przedstawiciele partii, którzy przyjechali, by wspierać kandydatów startujących w nadchodzących wyborach samorządowych. Idziemy tutaj po zwycięstwo. Chcemy przejąć odpowiedzialność zarówno w Policach, gdzie już w chwili obecnej współrządzimy. Na Pomorzu Zachodnim zamierzamy wygrać te wybory zarówno do sejmiku, jak i do wszystkich powiatów, bo wystawiliśmy nasze silne drużyny we wszystkich powiatach, jak i tutaj w Policach do gminy. Chcemy dalej ponosić współodpowiedzialność za gminę Police. Mamy na nią fajne pomysły. Dzięki naszej inicjatywie Police pięknieją, są coraz bardziej aktywne. Przed mównicą stanęli lider Platformy na Pomorzu Zachodnim Olgierd Geblewicz, europoseł Bartosz Arłukowicz, minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka, poseł na Sejm RP Patryk Jaskulski, wicewojewoda zachodniopomorski Bartosz Brożyński i wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski. Rząd potrzebuje wsparcia. Wybory samorządowe, dobry wynik nasz w wyborach samorządowych pokaże, że Polacy wspierają rząd, przed którym piekielnie trudne zadania. Te w skali Europy, o których mówił Bartek, w skali kraju, ale i również w skali powiatów czy miast. Obecność polityków z zachodniopomorskiego było przede wszystkim zagrzewaniem do aktywnej kampanii. Tak naprawdę wasz sukces będzie miarą ilości kroków, które wykonacie, pięter, które zejdziecie, klamek, które naciśniecie i rąk, które uściśniecie. Ruszajcie, a my wam pomożemy. Podczas konferencji nie przedstawiono konkretnego programu wyborczego, choć politycy koalicji zapewnili, że ten jest już gotowy. Jesteśmy po zwycięskich wyborach parlamentarnych i my dzisiaj, żeby realizować najważniejsze inwestycje dla Polic, dla Pomorza Zachodniego, musimy mieć partnera w samorządzie. Jestem przekonany, że takiego partnera będziemy mieli, bo już dziś ta współpraca, która też wskazuje na to, że Damian Walczak został zastępcą burmistrza, też pokazuje jasno, że lepsza jest współpraca niż rywalizacja, dlatego że wspólnie możemy osiągnąć więcej. Jedynkami na listach wyborczych koalicji samorządowej w poszczególnych okręgach do Rady Miejskiej w Policach są Ewa Ignaczak, Jadwiga Molenda oraz Damian Walczak. O mandat ubiegać się będą ponadto między innymi Ireneusz Todorski, Andrzej Smoliński, Michał Piechocki, Artur Żegałko, Magdalena Sosnowska czy Adam Jarema. Liderami na listach do Rady Powiatu w Policach zostali Siwan Fate, Janusz Szwyt oraz Jacek Jekiel. Ponadto można znaleźć takie nazwiska jak Dorota Krzywicka, Wiktoria Siedlecka, Marek Kaczyński, Paulina Pietras-Lewicka, Marek Arendt, Danuta Chylewska-Kęsy czy Zbigniew Pokrzywiński. Koalicja Obywatelska poparła urzędujących obecnie włodarzy poszczególnych gmin powiatu polickiego. W gminie Kołbaskowo wspierają Małgorzatę Szwarc, w gminie Police Władysława Diakuna, a w gminie Nowe Warpno Jarosława Burbę. Jedynie w gminie Dobra ugrupowanie wystawiło swoją kandydatkę. O zwycięstwo powalczy tam wicestarosta policki Joanna Napiwocka. Czwartego marca ruszyła rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2024-2025. Do polickiego przedszkola nr 6 obecnie uczęszcza ponad setka dzieci. Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki, rodzice muszą skorzystać ze strony internetowej. W tym miejscu znajdują się również informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferta. Wniosek można podpisać elektronicznie, na przykład za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest dołączenie do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów w formie załączników. Jeżeli dziecko posiada orzeczenie z poradni bądź jakieś informacje, dokumenty, o których powinna placówka wiedzieć, należy je dołączyć. Dodatkowo dołączamy oświadczenie, które jest zgodne z wyznaczonymi przez rodzica kryteriami naboru, zaznaczonymi w odpowiedniej tabelce.
Jeżeli wniosek zostaje odpowiednio wypełniony, końcowym etapem jest podpisanie wniosku. W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli biorą udział dzieci urodzone w latach 2018-2021, czyli w wieku 3 do 6 lat i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie gminy Police. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić placówkę. 4 marca rozpoczęła się również rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych. W głównej mierze dotyczy ona dzieci urodzonych w 2017 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym. Do pierwszej klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie, czyli urodzone w 2018 roku. Sprawa naboru wygląda dokładnie w ten sam sposób, jak to było w zeszłym roku. Czyli na stronie internetowej rekrutacja-szkola.ug.police.pl rodzice wchodzą i proponowałbym na początek pobrać pliki i instrukcje, żeby się z nimi dokładnie zapoznać. Rodzice po wypełnieniu tego formularza rejestracyjnego dokonują zgłoszenia poprzez profil zaufany, o ile taki posiadają. Natomiast jeżeli tego profilu zaufanego nie posiadają, mają prawo wydrukować ten wniosek i złożyć go w szkole pierwszego wyboru. Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice mają czas do 22 marca. Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia pojawi się pod koniec marca. Od tego dnia do 5 kwietnia rodzice mają czas na potwierdzenie wyboru. Dzieci spoza rejonu są przyjmowane w miarę wolnych miejsc. Link do e-rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych szkół i przedszkoli oraz Urzędu Miejskiego w Policach. 29 lutego odbył się ostatni w tym sezonie obiad czwartkowy. W menu była zupa sołtysa niekłączycy przygotowana przez panie z koła gospodyń wiejskich. Zupa sołtysa, powtarzalna, zupa wiejska, z taką dużą ilością serca włożonego w nią, dużo warzyw, mięsa, pożywna, myślę, że taka krzepiąca bardzo, akurat na zimowy czas. Powtarzalna, chociaż za każdym razem zupełnie inaczej smakuje. Dzielne kucharki za każdym razem przygotowywały 50 litrów gęstej i treściwej zupy. Dzięki uprzejmości i też naszej fajnej współpracy z Caritas w Policach, przy uroczej pani Helenki, mogłyśmy ugotować, bo zostały nam zakupione produkty, a my gotowałyśmy. Myślę, że takie fajne połączenie. Idea organizacji takich posiłków zrodziła się w 2022 roku. Akcja mogła odbywać się dzięki hojności darczyńców, prywatnych osób i firm, stowarzyszeń i instytucji. Takie obiady odbywają się w różnych miejscach w Polsce. Chcieliśmy te obiady przenieść też na nasze tutaj lokalne nasze środowisko. Zaprosiliśmy do współpracy na takie pierwsze spotkanie, zaprosiliśmy i organizacje pozarządowe, i sołtysów, i radnych. No, odpowiedziała nam tak naprawdę garstka osób. No i zaczęliśmy wspólnie to organizować. Tutaj Ośrodek Pomocy Społecznej plus te organizacje. Stopniowo dołączały się do nas kolejne osoby, i to prywatne, i przedsiębiorcy. W ciągu 14 polickich czwartków wydano blisko 1000 darmowych posiłków. Skorzystać mógł każdy, bowiem inicjatywa była skierowana do wszystkich mieszkańców. W tej chwili jest taka sytuacja, że osoby potrzebujące, które chcą zjeść posiłek, ciepły posiłek, które może gdzieś w różnych miejscach nocują, ale tu przychodzą, wiedzą, że jest godzina 12, że jest ciepły posiłek, że mogą skonsumować, mogą się posilić i mogą nawet porozmawiać ze znajomymi, którzy również uczestniczą we wspólnym, po prostu przy wspólnym stole i wspólnym spożywaniu posiłków. Obiady czwartkowe nawiązywały do tych wydawanych na cześć króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Gościli na nich znamienici artyści, literaci czy muzycy. Była to nie tylko strawa cielesna, ale i duchowa. W
W sobotę 2 marca już po raz 7 odbył się rajd szlakiem polickiego Bobra. Wędrówka przyciągnęła blisko 70-osobową grupę mieszkańców. Cieszymy się z takiej frekwencji, cieszymy się z zainteresowaniem bobrami. Nasze bobry, których jest tu kilka już grup, kiedyś w 1994 roku została tu wprowadzona jedna para bobrów. Tak one się rozwinęły, że w tej chwili stwarzają takie rodzinie wdzięczne sytuacje, ponieważ obgryzają nam drzewa, nawet zabierają się za drzewa iglaste, za drzewa owocowe. To znaczy, że potrzebują różnych witamin. Jak co roku, początek trasy znajdował się przy ulicy Goleniowskiej, gdzie uczestnicy mogli poznać kilka ciekawostek na temat życia bobrów. Płetwa ogonowa, czyli ten ogon, uważany był przez na przykład zakonników, którzy w Jasienicy mieszkali, że to jest pokryte łuską. To nie jest łuska, to jest taka skóra, ale ponieważ przypomina łuskę, a zakonnicy bardzo ciężko pracowali i chcieli codziennie jeść mięso, nawet w piątki, które jest postem. Pamiętacie z religii? Które jest postem, doszli do wniosku, że rybę w piątek wolno jeść. Uczestnicy wyruszyli wałami przeciwpowodziowymi w kierunku tak zwanej Mijanki. Po drodze można było zobaczyć ślady bytowania bobrów, m.in. nadgryzione drzewa, czy znajdujące się przy brzegu rzeki Żeremia, czyli ich domy. Podczas wędrówki organizator opowiadał legendy dotyczące naszego regionu i życia bobrów. Trasa rajdu wynosiła ponad 9 km i zakończyła się na stanicy wodnej przy ulicy Dębowej, gdzie na uczestników czekało przygotowane ognisko, pamiątkowe plakietki oraz upominki dla najmłodszych. Organizatorami byli Stowarzyszenie Samarama, Stowarzyszenie Ekologiczne Łarpia oraz Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach.